Pod hasłem Rodzina Święta trwa 34. Piesza Pielgrzymka z Suwałk do Wilna. Nasza kamera na bieżąco śledzi bieg wydarzeń na pielgrzymim szlaku. W tym roku pielgrzymuje z nami przeszło 500 osób z całej Polski i nie tylko, bo słyszałem, że ktoś z Austrii nawet dojechał. Idziemy przez dwa kraje, ale rzeczywiście z wielu zakątków Polski i świata ludzie przyjeżdżają do nas, aby pielgrzymować do tronu Matki Bożej w Wilnie. Jak rozmawiam z pielgrzymami, czy to ze służbami, to też jest dużo dziękczynienia w nich, że wiedzą, że mają za co Matce Bożej dziękować, że te cuda już się wydarzyły w ich życiu i że w odpowiedzi na te cuda no właśnie idą dziękować. Przyjeżdżam do Suwałk od 7 lat co roku. Jestem z wielkopolskiego województwa. W Polsce diecezja wrocławska, parafia Dobrów, od świętego Bogumiła. Najlepsze w czasy, najlepsze pielgrzymowanie, w czasy dla ciała i dla dusza. Polecam wszystkim, którzy chcą się rozwinąć duchowo, wzmocnić swoją wiarę. Idziemy drugi raz w tej pielgrzymce. Chodziłyśmy zawsze w pielgrzymce do Częstochowy, ale tak postanowiłyśmy spróbować czegoś innego. Podoba nam się bardzo, bo jest tak spokojnie, każdy jest życzliwy. Jest to moja pierwsza pielgrzymka tutaj. Idzie się trochę ciężko, bo już dawno nie byłam, kilkanaście lat temu i stopy bolą, bąble już są, ale wspólnota jest super, animatorzy, księża, bardzo ciekawe konferencje, dobra pogoda, bez deszczu, no i obyśmy doszli wszyscy razem wspólnie. Idzie się trudno, czasami nawet ciężko bardzo, ale myślę sobie, że intencje, które mamy w sercach, gdzieś nas do tej mateczki mocno prowadzą. I to jest niesamowite chyba w tej pielgrzymce, że można poznać w ludziach różnego rodzaju emocje, sytuacje, ale finalnie wszyscy wiemy, że cel, który nam przyświeca, naprawdę odgoni wszelkie trudności i kłopoty, z którymi teraz się mierzymy.